Nieludzkie pojęcie, co tam można wyczarować stamtąd. Naprawdę. Teraz były dwa skarby. I odkurzacz. Odkurzacz nie mam ładowarki do niego. A jak znam życie, będą akumulatorki padnięte. No ale takie cudo też tam było. O, tutaj się przycisk jest to. Taki odkurzacz samochodowy. Turbo z wiodami. Takie cudo. Widziałem jako najwyżej tak ten, to poprzednio znalazłem ten, tą ładowarkę do aku, najwyżej wyrzucę już. Dobra. To zobaczycie sami, to już jest przegięcie. Oczywiście to nie jest nówka. Nie wiem, czy pracuje, czy to działa. Ale takiego zestawa tam wyczaiłem. Wygląda na małe jakieś tarcze. Tu były te dwie tarcze i klucz. Taki Bosch. Powiem, to jest najtańszy z możliwych w ogóle, najniższy model. Chyba już się innego nie dam kupić nawet, czy dostać, czy cokolwiek z Boscha, bo to jest, sami zobaczcie, to jest normalny plastiku, wind plastiku. To jest taki słabiutki, na pewno ja nawet nie wiem, jakiej jest mocy. 600 W. Już naprawdę bieda jest, no ale leżało wrzucone do boksu. Zobaczymy, czy to działa. Wyłącznik tutaj wybierze. Trzyma. Dobra, nie śmieszny. Taki kurde ten. Ale zobaczymy, czy działa. Wygląda jak nówka, prawda? Trochę ubrudzona dziś betonem. Nawet ta osłona w środku nie jest zaciapana. W szoku jestem. Jeden zarąbisty plus tej szlifiereczki jest, że ona jest bardzo lekka. Nie wiem, aczkolwiek nie kupiłbym chyba takiego główienka, dlatego że to jest tak niski model, że to, no nie wiem, to pewnie będzie chyba Chińczory będą, bo to też jest pewnie Chyna. Nie wiem, nie jest napisane. GmbH, ma perce, no jest perce. Made in perce. Podejrzewam, że to jest... Ten Bosch jest teraz też w ogóle dziadowski. Podejrzewam, że to jest taka najtańsza, najzwyklejsza. No ale darowanie temu koniowi nie zagląda się w sztuczną szczękę. Co tu by tego gadał. Fajna jest, bo jest leciutka. Pochodzi na pewno jeszcze trochę, bo wygląda na to, że to nie było też za dużo używane. Ludziom się w dupie przewraca, kurde. Naprawdę. Na tym kończę. Łowy w następnym tygodniu. Po pracy przelezę. Zobaczę, co tam jest zrzucone. Kurde, żałuję, że ja wcześniej tam nie zacząłem chodzić z tymi śmieciami wywalać. Bo przecież, kurde, to jest tak 100 metrów od chałupy i tam normalnie nie jest problem wejść ani nic, bo ja mam klucze od tego i sobie na legalu poprzebierać, powybierać kabli, tam są miliony, nie wiem, chyba normalnie wezmę z nudów to wezmę i kabelki normalnie będę pruł.
z miedzi, bo tam jest tego pełno. W każdym tym miejscu się walają, więc tak to wygląda. Nie mam nic już chyba na razie takiego, żeby pokazać, co ja stamtąd wyłowiłem. Na tym kończę. Narka. Do następnego filmiku. Nara.